Cześć do Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Kariery Bydgoską Zawiszą. Dzisiaj zaczynamy od spotkania z Ruchem Chorzów. Gramy u siebie i przenosimy się do minuty 13. Akcja naszego przeciwnika Sadla, wrzutka na Starzyńskiego, ten nie wygrywa główki. Dopada piłki jeszcze raz, Węglarz, no nie dał rady dosięgnąć piłki. Niestety przegrywamy 0-1. Minuta 18 to kolejna akcja naszych przeciwników, tym razem Jankowski głową, ale obok bramki. Minuta 24. To pierwsza groźna akcja naszej drużyny. Wójcicki wrzutka lewą nogą na Abbota, a Abbot, no on w sytuacjach, w których uderza głową, się nie myli i wychodzimy, doprowadzamy do remisu 1-1. Kolejna akcja to minuta 29, tym razem Luis Carlos w pojedynku biegowym, na pewno go wygrał, troszeczkę szczęścia w tej sytuacji mieliśmy, no i Luis Carlos, wychodzimy na prowadzenie 2-1. To 32, ponownie wrzutka na Abbota, Abbot głową. Trochę szczęścia ponownie, bo piłka odbija się od pleca bramkarza, wpadł do siatki 3-1. Kolejna akcja, tym razem Wójcicki w sytuacji sam na sam, Wójcicki lobuje, ale nie trafia. Jeszcze przed końcem pierwszej połowy, Drygas dostaje podanie prostopadłe, Drygas ściga się z obrońcą, Drygas schodzi do środka, uderza i 4-1. Kolejna akcja, którą zobaczymy, to minuta 74, Wójcicki. Wójcicki w polu karnym, wrzutka nieudana, dobitka jeszcze tutaj Abbota, ale w ręce bramkarza. Jesteśmy już po meczu z Ruchem, także 4-1 wygrana, nie wyszło najgorzej, statystyki zdecydowanie na naszą korzyść, posiadanie piłki nareszcie i Legia straciła punkty. O, no to super, nie znaczy, że Legia stracił, jeszcze teraz Legia potraciła punkty, więc wyszło naprawdę super, mamy 3 punkty przewagi nad Legią i nawet w przypadku jakiejś wpadki w postaci porażki, nic się nie dzieje, bo mimo wszystko prowadzimy w tabeli ligowej. Chociaż, no, w sumie nie mów, wtedy razy przez moje zdecydowanie lepszy bilans bramek. Ale to nic. Okej, a w tym momencie możemy na przykład pochwalić Węglarza, bo nie puścił jakiejś głupiej bramki. No, oczywiście, bo nie zagrałeś najgorzej. A teraz przygotujemy sobie szybko skład i przejdziemy do meczu z Koroną. Mecz z Koroną, czyli spotkanie numer 2 w tym odcinku. Żadnych zmian chyba nie planuję teraz. Lewczuka tylko... Nie, dobra, Lewczuk zostań sobie. Okej, w takim razie przechodzimy do meczu. Gramy na wyjeździe. Czyli na też dosyć ładnym stadionie, bo akurat stadion w Kielcach wygląda całkiem fajnie. Ja zapraszam Was bardzo serdecznie w tym momencie na skrót. No i nadszedł mecz z Koroną. Jesteśmy już na stadionie. No i co? Przechodzimy do pierwszej akcji z minuty 7. Ciechanowski na skrzydle, Ciechanowski wrzutka na Vasconcelosa, piłki, no nie dał rady do niej dojść, ale do piłki dopadł Wójcicki, również strzał niestety nieudany. Tym razem Drygas, minuta 38, strzela, mało bramki. Końcówka pierwszej połowy, Luis Carlos świetnie przejmuje piłkę od jednego z obrońców, Vasconcelos strzał lewą nogą, piłka odbija się jeszcze słupko, wpada do siatki i prowadzimy 1-0. Doliczony czas gry, rzut wolny wykonywany przez piłkarzy Korony, strzał, ale prosto w mur. Ostatni akcent to 90, ale Lenartowski w polu karnym i Węglarz popisał się z niesamowitym refleksem. Kolejne spotkanie ligowe już za nami, wygrana 1-0, troszeczkę wymęczone zwycięstwo, no i jeszcze w 90 minucie to co zrobił jeden strzał celny, wow, troszeczkę farta chyba mieliśmy w tym meczu, to co zrobił Węglarz w 90 minucie to było zaskakujące, bo w końcu pokazał, że też bronić potrafi. Nie ma powodu tutaj, żeby się śmieć mimo tak słabej ogólnej jego. No i czeka nas jeszcze ostatnie spotkanie w tym odcinku z Pogonią Szczecin oczywiście, a my dostaliśmy kolejną wiadomość, nie? Czyli coś się po prostu zepsuło, tak? Okej, trudno. No my potem ile dni, oj nie tutaj, mamy potem 4 dni przerwy, tak? Jeżeli się nie mylę. No 5, w sumie 5 dni przerwy mamy. Czyli musimy wyjść składem nieco... Kurczę, kilku piłkarzy bym jednak chyba dał teraz odpocząć, jak na przykład Gulą. Tutaj sobie wejdzie Hermes, za Stronka Skrzyński. Tutaj damy Lewczuka, Węglarz to niestety musi grać dalej. Nie ma szans, żeby mógł odpocząć. Tutaj Abbot. Na lewej stronie damy szansę Petaszowi. I zamiast Drygasa niech będzie Dudek. I to na tyle chyba ze zmian. Okej, okay. I możemy sobie przejść do kolejnego spotkania. Oczywiście granym na naszym stadionie, czyli punkty musimy zdobyć na 100%. Wyjdziemy w białych strojach, Pogoń w tych ciemnych, a ja Was bardzo serdecznie zapraszam na skrót. I ostatni mecz z Pogonią, pierwszy z tego całego maratonu, pierwszy z trzech oczywiście. No i co, przenosimy się do pierwszej akcji z minuty 6.
pogoń w polu karnym, ale Węglarz tutaj pokazał, że no może powalczy o pierwsze miejsce w przyszłym sezonie o miejsce w składzie, ale teraz mi to 10 i fantastyczne uderzenie jednego z napastników pogoni. No niestety przegrywamy 0-1, ale strzał na pewno naprawdę najwyższej klasy. To 17 rzut rożny, strzał nad poprzeczką. Na 45. Masłowski zagarnia do Abbota. Abbot tutaj przepchnął Dąbrowskiego. Abbot wrzutka na Masłowskiego, ten strzela i doprowadza do remisu 1-1. Już druga połowa, konkretnie ta 53. Robak do Edin Andradiny, ten świetnie znalazł ławę. Ława strzela, no i niestety 1-2. 4 minuty później zobaczyliśmy kolejną akcję. Ta 58. Kuklis do Wójcickiego. Wójcicki strzela, przepraszam, podaje. Tutaj tylko czekał Leśniewski. No i 2-2. Także 18. Tym razem Petasz do Wójcickiego. Wójcicki strzela, ale bramkarz przenosi piłkę nad bramką. Do 75. Ziajka tym razem w polu karnym. Dobry strzał z pierwszej piłki, ale broni. I ostatni mecz w tym odcinku także już się zakończył. Remis 2-2. Strata punktów, niestety, na własnym stadionie, a to boli. Pogoń w sumie była chyba nawet lepsza, a nie, okej, jednak nie była lepszym zespołem, strzałów zdecydowanie mniej, chociaż ich bramki były na pewno ładniejsze od naszych bramek, szczególnie ta pierwsza jako bramka była bardzo fajna, a ta druga jako w sumie cała akcja, bo to co tam zrobili piłkarze ze Szczecina to naprawdę było coś fajnego. A teraz zobaczmy sobie szybko na konferencję prasową, na której zmotywujemy nasz zespół. Oraz Luis Carlos ma sugestie. No, na pewno zagrasz, a nie ty, na pewno zagrasz ty, a nie Petasz, to o to się nie musisz martwić. A wcześniej chciałbym zobaczyć sobie statystyki zawodnika, bo w międzyczasie wyświetliło mi się, ale nie Puchar Polski, tylko Ekstraklasa, o właśnie, że Wójcicki ma, tak, Wójcicki ma najwięcej asyst, wow, w ogóle strasznie dużo naszych piłkarzy, jeżeli chodzi o asysty. Tej Oyama tylko troszeczkę nam przerywa tą dominację. A jeżeli chodzi o najlepszych strzelców, no to tutaj Masłowski ma traci dwie bramki do Oyamy i Hansona. Troszeczkę do tyłu jesteśmy. Czyste konta. Witan był. Wow, Witan był na prawie pierwszym miejscu w sumie. To się nie dziwię, że oni tak skupują moi bramkarze. No niestety na razie się nie udało chyba Węglarzowi zachować czystego. Nie, raz udało mu się z Koroną zachować czyste konto. I to na tyle, więc ma tylko jedno niestety. Ale wcześniej chciałem zobaczyć jeszcze tabelę tylko szybko. Czy Legia może się potknęła? Nie, grała Legia. Czyli mają jeden punkt mniej tylko od nas. Lech już w sumie troszeczkę odpadł w tej rywalizacji, chociaż 10 punktów to w sumie jest nic, no 3 mecze w sumie wygrane i już zbliżają się do nas, chociaż wątpię, żebyśmy przegrali 3 mecze pod rząd, to jest taka możliwość, ale raczej Lech i Wisła już nie liczą się w walce o mistrzostwo, natomiast my z Legią powalczymy do końca, mam nadzieję. A zobaczmy sobie pozostałe pary. Piast już wygrał z Koroną, Lech z Wisłą ma, grają jeszcze rewanż, więc nie wiadomo, no i my z Pogonią i Szczecin i Śląsk z Legią jeszcze nie zagrali swojego spotkania, więc musimy trochę poczekać. No w tym odcinku też będzie na tyle, także mam nadzieję, że Wam się podobało. Dzięki za uwagę i cześć!